31, 32, 33, 34, 35. O, dokąd pani idzie? Do kościoła. O czym pan myślał, jak pan tutaj siedział? O pani. A co pan o mnie myślał? Są prawdy, których mędrzec nikomu nie powie. Co za mędrzec? Nie lubi pani mędrców? Pojęcia nie mam, co to jest mędrzec. Mędrzec to człowiek szczęśliwy. Paradoks głosi sapientem solum felices. Po łacinie, uciekam do domu. Ej, jeszcześmy się niczego nie dowiedzieli. Nie wiem nawet, jak pani ma na imię. Na co? Po co to panu? O, jeszcze pan komu łebce mu powtórzy, narobi ploty. O tym imieniu? O tym imieniu. Nikomu nie powiem. Słoneczko, Błogousta? Czy jest takie imię w kalendarzu? Nie czytuję kalendarza. Imię. Dobrze, ale niech pan przynajmniej zamknie oczy. Ewa. Pierwsza grzesznica. Ewa. Ewa to po hebrajsku istnieć. Czarujący czasownik w trybie bezokolicznym. Ewa. Ewa to istnienie, które było, jest i będzie. Jest to kobieta nieśmiertelna. Ewa to znaczy to samo, co niebiańska Izis, przebywająca w przestworzach nieskończoności.